W tym samym czasie mniej więcej byliśmy w szkole filmowej, troszkę wcześniej, troszkę później, ale nie, to były to odległe jakieś dystanse. I całą swoją drogę życiową miałem kompletnie odrębną. Nie widziałem go, żeby zapisał do jakiejkolwiek grupy, żeby kogoś naśladował, że z kim się wiązał. No i to jest chyba największa cecha, która go najbardziej wyróżnia. I po prostu strasznie dziękuję, żeś znalazł czas przyjść do nas. Ja kocham twój film, Młyn i Krzyż, i mam nadzieję, że skorzystacie z okazji i dowiecie się wszystkiego, jak ten film powstał. Dziękuję pięknie. Mam mikrofon. Z twoich ust, Sławek, to coś znaczy, także dzięki duże. Może umówmy się tak, że jeżeli, bo widzieliście ten film wczoraj i jeżeli są jakieś pytania konkretne, to może ja zbiorę te pytania i wtedy jakoś sumarycznie bym opowiedział trochę o powstawaniu tego filmu, oprócz tego był ten film teraz. Ale jeżeli macie jakieś pytania, to słucham. Mniej więcej jakieś takie graniczne warunki produkcyjne, wiesz, ile było dni zdjęciowych, bo to jest niewątpliwie istotne. I także cały kod znajdowania, bo troszkę mówisz o tym, wiesz, o znajdowaniu, o chmurach tutaj w dokumencie i wiem, że i tu, wiesz, nie ma w tym, ale tutaj ten pejzaż Jury Krakowskiej widzę, że też jest wykorzystany w tym filmie, więc wiesz, jak wyglądały te proporcje przygotowań, potem zdjęć, te produkcyjne rzeczy, bo to, wiesz, ta, myślę, że dla mnie szczególnie też, ale dla naszych kolegów i koleżanek będzie bardzo istotne. No jeżeli mowa jest o stronie produkcyjnej, to ja myślę, że tutaj, jeżeli za coś powinienem dostać nagrodę, to za to, bo budżet, jaki mieliśmy na ten film, jest po prostu idiotycznie mały, bo to jest budżet mniejszy niż na debiut fabularny współczesny, więc z parę milionów złotych, więc robić z tego film, który jest tak skomplikowany od strony technicznej i jednocześnie zaprosić tych ludzi do współpracy, to nie była prosta rzecz, bo z jednej strony zacznę od takiej oczywistości, że te gwiazdy no, kosztują. No, to na tym polega, że są gwiazdami, że no, są warowani różnego rodzaju agentami, menedżerami finansowymi i tak dalej. I nawet jeżeli te gwiazdy mają ochotę w czymś wystąpić, tak jak ja miałem do czynienia z tym, że Charlotte Rampling widziała moją wystawę w Paryżu w Muzeum Je Le Pomme i ona do mnie napisała taki bardzo miły, ciepły list, że szanuje to, co widziała i że ona jest już w takiej sytuacji swojego życia, że ona chciałaby sobie wybrać tych, którymi ona chce pracować, a nie odwrotnie, więc zaproponowała, że jeżeli będę robił coś nowego, to ona jest do wzięcia, więc to było bardzo oczywiście miłe. Podobnie z Michaelem Yorkiem, bo jego żona Pat York jest bardzo znanym fotografem w Stanach Zjednoczonych. Zresztą na pewno widzieliście jej fotografie, bo pełno było tego, szczególnie portrety gwiazd. Ona takie bardzo specyficzne robi. Ale to są dość głośne fotografie, takie wielokrotnie reprodukowane. Oni z kolei widzieli moją retrospektywę w Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku i podobnie wyraził Michael York ochotę, żeby wystąpić w czymś, co ja robię. A jedynie musiałem zawalczyć o Rutgera Hauera, którego od początku widziałem jako Bruegla. Nie tylko dlatego, że jest Holendrem, ale w ogóle podoba mi się, jak on się starzeje, rysy jego twarzy takie wyrzeźbione i ten jakby ciężar, jaki on w przeciwieństwie do nieznośnej lekkości bytu, on ma ten znośny ciężar bytu. Tak jakby mam wrażenie, że on jest zakotwiczony, jak się z nim rozmawia. Ponieważ wydawało mi się, że ten film to jest taką, wymaga takiej kotwicy, tego Bruegla przed oczami, którego dzieją się te wszystkie rzeczy, które on jakoś syntezuje w swojej głowie i robi z tego no, dzieło sztuki. No to potrzebowałem kogoś, kto ma ten ciężar istnienia. No,
łatwo sobie wyobrazić w tej roli innych ludzi i mam wrażenie, że trochę by to ich przygniotło w jakimś sensie, ilość tych obrazów. No ale pomimo tego, że dwójka tych aktorów jak gdyby była ochotnikami w tym filmie, no to oni mają agentów i menadżerów, którzy żądają odpowiednich stawek i tak dalej. I to wymagało no, dużej ilości dyplomacji i zresztą najgorszą sytuację przedstawię, mówiąc o stronie produkcyjnej. Jedno z największych kosztów naszego filmu to było to, że już po tych wszystkich negocjacjach agent Hauera zażyczył sobie takiego Honey Wagon, który takiego trailera, który jest wyposażony tam w szerokopasmowy internet, w 133 kanały telewizyjne, satelitarna telewizja, koc z Kaszmiru, owoce takie, oczywiście świeże, w takich ilościach, trzy strony bite, takich wyszczególnionych, co ma być w trailerze Hauera. No i ja musiałem to podpisać jako producent, więc to było przekleństwo, bo nie w Polsce takiego trailera nie ma, myśmy go ściągnęli z Niemczech są tylko dwa, a myśmy mieli trójkę tych aktorów, więc trzeci przyjechał z Włoch, właściwie z pogranicza włosko-francuskiego, więc same te trailery, które potem stały puste, to był koszmar dla nas, bo każdego dnia leciały pieniądze za nic, bo Hauer się mniej więcej tarzał ze statystami non-stop od świtu do nocy. On sobie zrobił zdjęcie, czy też zrobiono sobie z nim zdjęcie chyba milion razy, wszyscy rodziny tych statystów i tak dalej. York był po angielsku uprzejmy i się kłaniał wszystkim, siedział grzecznie na planie i ten. Jedynie Charlotta Rampling parę razy się zamknęła, a na dobrą sprawę ona w ogóle jest taką osobą, która się izoluje i w Katowicach jest tak, myśmy kręcili w hali w Katowicach, znaczy następny stopień oszczędzania pieniędzy, koło tej hali, która się tragicznie zawaliła, jest obok hala, którą myśmy użyli za grosze tak naprawdę, dlatego że temu miejscu zależało, żeby coś tam się działo jednak, bo to jak przeklęte miejsce było po tej tragedii. I w związku z tym udało nam się wynegocjować halę i zbudować całkowitą halę. Z kolei blue screen dostałem od znajomych z Londynu ogromnej ilości. Kwestia była tylko powieszenia tego i zszycia blue screenu. Musieliśmy zrobić pełne takie 270 stopni blue screenu. I tam jest ogromna hala, którą właśnie można wykorzystać do... Można bardzo skomplikowane rzeczy, bo myśmy musieli zrobić również podest, który był wielopoziomowy, miał różne tam zapadnie i takie nierówności. To wszystko trzeba było zbudować, pomalować tą specjalną blue screenową farbą, zbudować blue screen i oczywiście największy problem techniczny to równomiernie to oświetlić. To tu Sławek świadom jest, że tam kwestia właśnie to jest operatorską, wiesza się takie klosze wszędzie, ale też jest dużo mierzenia tego światła, żeby to światło było w miarę jednorodne wszędzie, no, w każdym zakamarku. Postprodukcja kleła na ten blue screen, bo postprodukcja woli green screen albo jakikolwiek screen, tylko nie blue screen, bo z jakiegoś powodu tam są jakieś aberracje przy blue screenie. Natomiast zasada była taka, że ponieważ my mamy określony klucz kolorystyczny, który wynika z obrazu Bruegla, ten klucz kolorystyczny jest na ogół zielono-ciepły, bo to są brązy, ugry, czerwienie, takie karminowe, różnego rodzaju właśnie takie odcienie, więc nie mogliśmy green screenu ze względu na ten green, który występuje, nie mogliśmy użyć no red screenu ani niczego innego. Blue screen musiał zostać, bo to jest najmniej występujący kolor u Bruegla. Właściwie on w ogóle nie występuje w dolnej części obrazu, czyli tym, co my filmowaliśmy, on tylko występuje na niebie. No ale wiedzieliśmy, że niebo będziemy kręcić sobie osobno, więc żeby zagospodarować te skromne środki, które dostaliśmy na tworzenie tego filmu, ja zdecydowałem się na ekstensywną preprodukcję. To znaczy zacząłem od tego, że robiliśmy różnego rodzaju kamerami testy na tekstylia. Było coś, przeszło 100 próbek różnego rodzaju kolorów, również rodzajów materiałów.
I tym, żeśmy ruszali, machali przed obiektywami, różnego rodzaju obiektywami, w różnego rodzaju temperatury światła. Czyli robiliśmy to na zewnątrz, przy słońcu, pochmurnie, w studio. I bawiliśmy się najpierw tymi tkaninami, żeby zawęzić obszar tych tkanin, które i kolorów, i barw, które nam się sprawdzą potem w postprodukcji. Więc to była taka pierwsza próba, no i najwcześniejsza praca, bo wymagało to zbudowania wielu, przeszło 500 kostiumów do zbudowania przy tym budżecie, jaki mamy, więc no to trzeba było bardzo precyzyjnie rozpisać, kto buduje, gdzie buduje, różnego rodzaju krawcowe, wiejskie, takie, bo chcieliśmy też ręcznie zrobić te kostiumy, żeby nie było widać na zbliżeniach, a przynajmniej te kilkadziesiąt kostiumów pierwszoplanowych, żeby nie było widać na zbliżeniach, że to jest szyte maszynowo. Ja niedawno widziałem taki niemiecki film, gdzie o kobiecie papieżu, który kosztował jakieś ogromne pieniądze, bo to Eichinger robił, to chyba 30 milionów euro, czy coś takiego, czy 20 milionów euro, nie pamiętam. Ale na zbliżeniach takich mocno wypalonych, wyżartych światłem widać było te maszynowe szycie kostiumów, które nie występowało w tamtych czasach. I tak mnie to raziło strasznie, bo to było dosłownie na zbliżeniach, na detalach i tak dalej. I tak jakby ja nie lubię takich rzeczy. Nie lubię różnych takich kłamstw w kinie, tych detalicznych. Nie lubię, jak ktoś nosi płaskie okulary i to są tylko szkła, i widzę, że tam się odbija światło na płasko, bo to znaczy, że są scenograficzne okulary. Nie lubię, jak kobieta wyjeżdża na 2 lata i idzie z pustą walizką i nią macha. Bo no, to kłamstwo filmowe tu mi nie pasuje. To jednak ta walizka, ja nawet jak małą biorę, to ręka mi urywa. Więc to są takie detale, które lubię w kinie znaleźć w wymiarze rzeczywistym. Więc stąd to podejście do kostiumów, ale cała zabawa kostiumami była o tyle myląca dla mnie i dla reszty ekipy, że Bruegel jawił się w kostiumach swoich i w detalach jako absolutny realista, to znaczy można było dosłownie robić powiększenia. Ja dostałem taką bardzo dobrą reprodukcję z Kunsthistorische z Wiednia, gdzie mieści się ten obraz. I jak się powiększa no, poszczególne postacie z takiej dobrej jakości, no to właściwie jest blueprint do tego, żeby zrobić kostium, bo one są świetnie namalowane, tam są, mimo że on to tak malował bez specjalnych detali, to jednak to jest tak uchwycone, że to wiadomo, o co chodzi. I człowiek nabiera takiego automatyzmu, że Bruegel jest realistą. Natomiast ja zrobiłem taką próbę, wzięliśmy dzieci ze szkoły. Moja żona robiła casting, wybraliśmy jakąś grupę tych dzieci i robiliśmy próby w plenerze, jak one będą. Część już była w kostiumach, część nie, ale starałem się znaleźć ten pejzaż, prawda? Wiadomo, że to była Jura, wiadomo. Myśmy robili wielokrotnie podejścia do różnych. Ja wyobrażałem sobie początkowo to tak, że ja znajdę taki ostaniec gdzieś w Jurze, który koresponduje w obrazie z tą wysoką skałą, na której symbolicznie oczywiście Bruegel umieścił młyn, bo żaden młynarz by nie umieszczał młyna na skalę, bo skończyłby jako bankrut zaraz. I wiadomo, że tu chodzi o opokę, o symbole, które tam są, ale no, wydawało mi się, i to był pierwsze takie realistyczne podejście, że jest takie miejsce w Jurze, które się zresztą nazywa, leciało mi teraz z głowy, ale tam jest taki soliter, taka pojedyncza skała i nawet przyjechali z Podhala tacy cieśle, którzy budują drewniane rzeczy wysoko w górach i się zastanawiali, jak tam wybudować młyn, wiatrak, no i stwierdzili, że najpierw trzeba tą górę opasać jakimiś bardzo silnymi metalowymi obręczami, bo ta góra się może rozsypać, właśnie ta skała, ta maczuga, Rzędkowice się nazywa to miejsce. Potem doszli do wniosku, że żeby wybudować taki młyn, jaki jest na obrazie Bruegla, to BHP-owsko nie gwarantują, bo przyjdzie silniejszy podmuch wiatru i może rozerwać ten młyn, skałę,
to może spaść w strzępach na ludzi, pozabijać ludzi. Z tego się zaczęła robić, już nie mówiąc o tym, że początkowa wycena wszystkich ich działań była rzędu 600-700 tysięcy i szybko doszło do 1,5 miliona. Także to byłby najdroższy młyn chyba w historii. I no, ja w ogóle nie miałem doświadczenia z budowaniem rzeczy w 3D, czy też robieniem tego w postprodukcji, ale no, coraz bardziej widziałem, że nawet jak zrobiłem w tym miejscu zdjęcia próbne z wykorzystaniem natury i z postawieniem tych ludzi, to miałem jakąś bzdurę, która kompletnie nie korespondowała z tym, co namalował Bruegel. Nie korespondowała chociażby z tego powodu, że dotyczyła ona takiej optyki, jaka jest w kamerze, a to jest optyka właściwie geometryczna, to jest no, taka perspektywiczna, to jest ta perspektywa renesansowa. Ja podejrzewałem, że Bruegel jako artysta renesansowy również użył perspektywy renesansowej, czy to jest perspektywa jednego punktu, gdzie się zbiegają wszystkie linie i tak dalej. Natomiast no, ten pierwsza próba w plenerze, gdzie obojętnie jaki ogniskową żeśmy wsadzali do kamery, to wszystko wyglądało, jeżeli to był długi obiektyw, jakikolwiek powyżej 50, no to tam drugi, trzecia linia już właściwie nie istniała, tylko była jakąś magmą. Można tam było ludzi w kalesonach postawić albo w ogóle snopki siana i to było bez znaczenia. Jeżeli się używało z kolei bardzo szerokiego obiektywu, to trzeba by tam napchać tysięcy ludzi i tak wszyscy by wyglądali jak mrówki w mrowisku. Po prostu nie do rozróżnienia byłyby te rzeczy. Więc wydawało się, że nie ma takiej optyki, która jest optyką Bruegla. I tutaj w jakiś straszny potrzask wpadliśmy, bo co robiliśmy próbę z jakimiś tam obiektywami, filtrami, różnymi tam obróbkami pośrednimi, to wychodziło to jakaś telewizyjna sprawa, a nie miało żadnej korespondencji do tego, czym jest perspektywa, czy też obraz Bruegla. I stwierdziliśmy, że znaczy ja wpadłem na pomysł, żeby wziąć ten pejzaż Bruegla i zamalować wszystkie postacie i przyjrzeć się temu pejzażowi. Właśnie jak przyjrzeliśmy się temu pejzażowi, to okazało się, że to nie jest pojedyncza, żadna renesansowa perspektywa, tylko to jest 7 różnych perspektyw. I stosownie do tego trzeba jak gdyby sfilmować 7 różnych miejsc w pejzażu i postprodukcji jakby połączyć te rzeczy. Więc tutaj nastąpił taki od razu ruch w stronę, tak, że ten film naprawdę będzie zbierany w postprodukcji, a nie w preprodukcji, ani w produkcji. Więc zaczęliśmy kroić... A to był etap prób, czy to było już... To był etap prób. Wszystko było... A czy był scenariusz? Czyli w jakiej formacie? Jaki miał scenariusz? Czego coś zaczęło w sensie, wiesz, no, produkcyjnym? Czy to było zapisane jakoś literacko, czy to był storyboard? Jak to wyglądało na początku? Zrobiłem storyboard, który miał tam... Wyszedł taki album zresztą, Młyny Krzyż, i tam jest ten cały storyboard na samym końcu. Tam jest kilkaset rysunków. Ale scenariusz był bardzo skromny, bo miał, nie wiem, 30 stron, 40 stron i tam było głównie dialogi, które mieliśmy słyszeć jako myśli tych ludzi, to znaczy podsłuchiwać ich myśli. Natomiast opisy były szalenie lapidarne tam, że teraz wychodzą, a teraz stoją, a teraz... To takie no, totalnie informacyjno-lapidarne opisy. Natomiast dla mnie było jasne, że ja chcę znaleźć ekwiwalent obrazu Bruegla i jak ja to mogę zrobić. I tutaj jest ciekawa rzecz. Zacząłem rozmyślać o perspektywie. To jest coś, co my rzadko rozmyślamy pracując w kinie, że jednak ten kinowy... Zdałem sobie sprawę, że perspektywa, jaką daje kino, jest perspektywą mineralną. Jest martwa, dlatego że oko kamery jest martwe. Ono patrzy w jeden punkt, i ono jest po prostu zafiksowane, ono nie mruga, ono nie żyje, ono... Oczywiście możemy ją wprawić w ruch, panoramując, tiltując, zoomując, różne rzeczy możemy wsadzić na dolkę, możemy na helikopter. Niemniej jednak istota tego oka jest martwotą. Natomiast nasze postrzeganie rzeczywistości jest oczywiście odmienne, ponieważ jest ono fizjologiczne. Ta perspektywa, którą ma człowiek, nie jest perspektywą renesansową sensu stricte, tylko jest perspektywą
ludzką, fizjologiczną. Między innymi dlatego te idealnie wyegzekwowane renesansowe obrazy, które pokazują perspektywę renesansową, sprawiają wrażenie martwoty i sztuczności. U tego Canaletta, czy u różnych takich ludzi, którzy zabawiali się w idealną perspektywę, zawsze istnieje taka mechaniczność, taka niemiecka dokładność w tym złym tego słowa znaczeniu. Te takie wisty, one się cechują taką nieludzką dokładnością tej perspektywy renesansowej, perspektywy obiektywu. Natomiast ja zdałem sobie sprawę, że Bruegel robił co innego, że no po pierwsze nasza perspektywa jest fizjologiczna i stereoskopowa. My mamy na ogół dwoje oczu i już sam ten fakt powoduje, że widzimy trzeci wymiar. Oprócz tego nasze oczy bezustannie montują coś przez mruganie, poprzez ruch powieki. Dodatkowo nasze oczy, szczególnie wobec przestrzeni, w której znajdują się po raz pierwszy, zachowują się, no to jest istotne, bo to jest, ja się tego dowiedziałem, jak uczyłem na Uniwersytecie Yale, że 75% mózgu obsługuje oczy. I główne zadanie oka ludzkiego jest bezpieczeństwo człowieka. To znaczy te oczy są czymś rodzaju policjanta upewniającego się, że wszystko jest okej. To jest taki secret service, który wchodzimy do nowej przestrzeni. Jak kiedyś będziecie w nowej przestrzeni, zwróćcie uwagę, trudno jest złapać ten moment. Jak zachowuje się oko na wejściu? Ono po prostu omiata przestrzeń. Lewo, prawo, góra, dół i tak dalej. Coś w rodzaju takich chlaśnięć, które mózg buduje w sumaryczny obraz. A więc to, że myśmy odkryli 7 perspektyw u Bruegla, jest jakimś aspektem również tego, że on niejako patrzył na ten swój obraz z góry, z dołu, z lewej, z prawej, w przeciwnych kierunkach. I on sumarycznie te rzeczy pododawał w taki sposób, że one stanowią coś w rodzaju takiego teatru, gdzie on mógł umiejscowić te 500 figur tak, że my je widzimy, że my możemy wędrować z punktu do punktu. On zrobił całą taką narrację dzięki temu, ponieważ poumieszczał głównie te grupy ludzi na spoiwach pomiędzy poszczególnymi perspektywami. Czy jest coś takiego, że taki funnel się robi, takie studzienki się robią dla oka i to oko zawija i jakby omiata te wszystkie postacie. To jest bardzo ciekawa rzecz, którą zobaczyłem u tego Bruegla, bo w ogóle nie myślałem w tych kategoriach, że perspektywa może być, że perspektywa buduje jakiś świat. Ja miałem przy tym filmie, muszę przyznać, że ja miałem taką obsesję, że bolało mnie, jak ludzie robili filmy o malarzach i te obrazy, znaczy te filmy były telewizyjne, a nie dotykały świata tego malarza, które przedstawiają. Więc stąd zaczęliśmy budować tę postprodukcję. No i oczywiście ta postprodukcja to było 2,5 roku. Myśmy zdjęcia zrobili szybko. Myśmy mieli 3 tygodnie w plenerze. Korzystaliśmy z późnego lata. To był jakiś październik, początek listopada. Te wszystkie plenery, gdzie kręciliśmy tych ludzi. Było słonecznie. Myśleliśmy, że będzie ponuro i pochmurno, było na tyle ciepło, że nie zaziębiliśmy tych dzieci. Ci ludzie niemalże za darmo pracowali dla nas, bo pomagały nam różnego rodzaju tam instytucje na wsiach, proboszczowie, domy kultury itd. itp. Rodziny całe przychodziły, więc ja tylko selekcjonowałem tych ludzi pod kątem takich, można powiedzieć, bardziej bruegelowskich twarzy. Natomiast potem przenieśliśmy się do Katowic, do studia filmowego, które, jak powiadam, wybudowaliśmy od podstaw, od zera, jako bluescreenowe studio z całą taką proscenią. Użyliśmy też takiego triku, że ponieważ najtrudniej w postprodukcji jest osadzać ludzi na ziemi. To jest najtrudniejszy aspekt, najłatwiej widać, że coś jest fałszowane, jeżeli te nogi mają chodzić po blue, czy po jakimkolwiek innym kolorze, a potem trzeba je osadzić. To jest cholerstwo, to dodawanie cienia, osadzanie postaci w danym. Więc myśmy zastosowali taką szeroką ławę zieleni. Po prostu całą darni zwieźliśmy z tego miejsca, gdzieśmy kręcili i tam zbudowali, znaczy część tego blue screenu pierwszoplanowa jest wyłożona tą trawą. Dzięki temu mogliśmy to, nie musieliśmy wycinać
dopiero od kolan w górę, co było ogromnym ułatwieniem dla nas. Natomiast oczywiście problemem były ruszające się włosy czy futrzany kołnierz Hauera, bo przy zbliżeniach to wszystko trzeba było niemalże rotoskopią wycinać, żeby to osadzić potem na tych łączonych pejzażach. A pejzaże były budowane z jednej strony fragmentów wyjętych z Bruegela, z tych bardzo dobrych takich laserowych reprodukcji, z prawdziwych pejzaży, które są jakby, myśmy przez te ujęcia, przez te diafragmy bruegelowskie kręcili prawdziwe pejzaże. Niebo jest z Nowej, chmury są z Nowej Zelandii. Część ja wymalowałem trochę takiego tła do kręcenia. Trzeba było oczywiście domalować chmury, ponieważ chmury są łączone. Załóżmy 80% jest chmura nowozelandzka, a 20% jest chmura Bruegela. Myśmy nakładali jedne na drugie i żeby to puścić jakby w ruchu chmury nowozelandzkiej, to trzeba domalować chmury Bruegela, bo on tylko mały wycinek tych chmur namalował. Więc poza tym na przykład drzewo, które jest w lewej krawędzi Bruegela, to drzewo życia, ono jest w górnej lewym rogu, to jest tylko ćwiartka tego drzewa. Ja musiałem domalować całą resztę tego drzewa, natomiast animator pociął to na listki, na gałązki i użył to do animacji, do zbudowania jakby tego ruchomego drzewa. Natomiast ciekawostką jest dla mnie budowanie pewnych rzeczy z jednej strony używając dosłownie, bo ty zapytałeś, jak myśmy działali. Ja się uczyłem na bieżąco tych wszystkich rzeczy. Tak samo cała ekipa tych młodych ludzi z Odeonu, którzy pracowali ze mną, to myśmy te pluginy dosłownie, to była jakaś szczęśliwa jazda na fali, po prostu na fali rozwoju tak, cyfrowej technologii, bo dosłownie oni wysyłali jakieś informacje w przestrzeń komputerową i dostawali czy pluginy, czy jakieś różne elementy, które mogliśmy użyć. To myśmy szli z tą falą rozwoju, można powiedzieć, na całym świecie tych różnych komputerowców, którzy siedzą nad tym i robią różnego rodzaju programy, pluginy i tak dalej. Ja w ogóle sobie tego filmu tak nie wyobrażałem w początku. Ja wyobrażałem sobie, że ja znajdę pejzaż, ubiorę ludzi, wsadzę ludzi i to będzie mniej więcej zrobione po Bożemu, no, tradycyjnie. Natomiast cały czas dochodziła ta kwestia technologii i jednocześnie ta technologia zaskakiwała mnie, do jakiego stopnia może być użyta. Powiem tylko jeszcze o takich elementach, że na przykład zażyczyłem sobie, żeby zrobić sfumato, czyli żeby pomiędzy poszczególne warstwy, to znaczy poszczególne postacie, a dalej poszczególne elementy pejzażu, a potem poszczególne elementy nieba, wprowadzać 1% filtr mgłowy, tak zwany fog filter, ale 1% i to się tak nawarstwia, że powiedzmy sobie za warstwą 30 to już będzie 30% siłą rzeczy, ale jednocześnie będzie płynnie przechodził w głąb. Ale ile razy zastosowaliśmy ten fog filter, który jest jakby w zestawie photoshopowym czy coś, to było wrażenie jakiejś takiej cukierkowości, czegoś takiego bardzo niedobrego. Więc na przykład jeden z głupszych rzeczy, jaką zrobiliśmy, która się sprawdziła, to jest to, że myśmy sfotografowali prawdziwą mgłę i używaliśmy 1% tej prawdziwej mgły. I ta prawdziwa mgła robiła świetne efekty, bo jak żeśmy podjechali i zbliżyli, to co prawda już pikselizacja była, ale dostrzegliśmy, że te cząsteczki prawdziwej mgły są ruchome i że chociaż tego nie widać na oko, to one jednak powodowały jakiś ruch, który wiązał te, nawet jeżeli to było subliminal, poniżej progu postrzegania. Drugą rzeczą, którą po chłopsku żeśmy rozwiązywali, była kwestia niemożności uzyskania czerni photoshopowej. Bo co była czerń, to ona była szara, mniej lub bardziej szara, ale nie była czernią. Więc ja się wziąłem na sposób i wzięliśmy taką kryształową płytkę i wzięliśmy taką starą świecę łojową, zapaliliśmy i na tej płytce kryształowej porobiliśmy różnego rodzaju placki z tej sadzy i z granicy. Znaczy jak się rusza, to są takie pośrednie. I to, żeśmy samplowali w komputerze i używaliśmy tego do 100%, jako wyznacznik 100% czerni. Co ciekawe, komputer się tego od tej płytki nauczył.
To jest ciekawe, że komputer bierze i się uczy pewnych rzeczy, czy pewnych parametrów od takich właśnie chłopskich różnych rozwiązań. A były różne też śmieszne rzeczy, między innymi jeden z animatorów zapytał mnie, panie reżyserze, ja zrobiłem pająka i właśnie chciałem się dowiedzieć, z której strony, z którą nogą pająk startuje, jak go Haller pobudzę. Ja mu powiedziałem, że dla mnie nie ma to najmniejszego znaczenia, że po prostu ważne, że startuje i tam przejdzie trochę i się zatrzyma. A on mówi, o nie, ja 3 miesiące budowałem tego pająka i ja nie chcę, żeby potem jakiś mądry profesor z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział, że to jest do dupy, bo ten pająki się tak nie poruszają. Ja mówię, no to jak tak ci zależy, taki ambitny jesteś, to zadzwoń do tego profesora z Uniwersytetu. On mówi, dzwoniłem, ale mnie nie połączono, bo myślano, że jestem wariatem albo coś. Ja mówię, no to idź na tą uniwersytet, złap tego profesora i zapytaj go, jeżeli to uważasz, że jest istotne dla twojej pracy. Ja z takim szacunkiem nawet do tego młodego człowieka, bo to jest zadziwiające, takie leonardowskie dokładność. Więc on poszedł na ten uniwersytet i podobno w jego relacji wyglądało to tak, że ten starszy profesor, którego tam gdzieś złapał za rękaw, spojrzał na niego i powiedział, młody człowieku, ja dużo rzeczy wiem o pająkach, ale nie wiem, z której nogi startuję. No, może nie zwróciłem na to uwagi. No i ten chłopak naprawdę się przejął tym pająkiem. Taki siedział zdesperowany w tym Odeonie i taki jego kolega, drugi animator, mówi, słuchaj, mam babcię nad Wisłą. Ona mieszka w takim domu, gdzie jest strych i tam zawsze jest 1 000 000 pająków. To ja weekend pojadę i na łapie do słoika to jest filmuję. No i jak powiedział, przywiózł te pająki, wywalił je na stół taki biały do efektowej fotografii i dali 2 takie dobre kamerki na slow-mo, żeby sfilmować te pająki. Te pająki tam wypadły, one oczywiście wypadały, jedne wypadły plackiem, ale inne się spuszczały po lince, więc to tak też nie było proste, żeby pająk tak wypadł jak kot z okna, więc, ale potem żeśmy to oglądali w slow-mo i okazało się, że każdy pająk zaczynał z innej nogi. Także tam różne takie odkrycia żeśmy robili. Ale to tak doskonale, że... Słuchaj, ja miałem kiedyś, ja tylko powiem, że tak, jak robiłem Więźnia Rio w Pinewood Studios i wtedy było, tylko 2 filmy były w Pinewood, był ten mój więzień Rio i był Tim Burton, który robił pierwszego Batmana. I takim przywilejem pracy w Pinewood było, że można było pojechać do Windsoru, który jest obok, i założyć białe rękawiczki i zobaczyć osobiście, razem z tym konserwatorem siedzącym obok, ale kodeks Leonarda, który się tam znajduje. I w tym kodeksie Leonarda są szkice Leonarda do pomnika Sforców, które w Mediolanie miał powstać, ale nigdy nie powstał. Natomiast są studia nogi konia. I ja pamiętam, że jak ja zobaczyłem to, jak pięknie, w ogóle jak to jest absolutnie piękny materiał, w ogóle jak on to pieścił, jak on to mierzył, jak on te wszystkie łuki, gdzie się zagina, jak te stawy pracują. Jak on to rozrysowywał i wpadłem w niezłą depresję potem, bo wyszedłem stamtąd i potem siedziałem, pamiętam, gdzieś piłem piwo i miałem takie wrażenie, że wszystko, co my robimy dzisiaj, to jest jakby z drugiej, trzeciej, czwartej ręki, ponieważ my już nie żyjemy w czasach tak jak Leonardo, że można gdzieś usiąść i zastanawiać się nad dynamiką strumienia wody, czy dynamiką, nie wiem, no właśnie, konia, czy jak, bo jeżeli chce się zrobić pomnik konia, to na pewno i człowiek jest zainteresowany, jak wygląda ta noga i do jakiego momentu się zgina i jak to wygląda, to już pomijam, że są fotografie mój Bridge'a czy kogoś, które w ruchu pokazują, jak to, ale jest cała literatura, podejrzewam, weterynaryjna, czy jakaś hipiczna, czy nie wiem, no podejrzewam, że są stosy książek na ten temat i nic już nie możemy odkryć sami. Natomiast praca przy Młynie i Krzyżu udowodniła mi, że znaczy tak szczęśliwie złapałem się na tym pająku, na tych różnych rzeczach, chociażby na animacji drzewa. Bo
to nie jest prosta rzecz, bo co ten chłopak wyanimował to drzewo, to mieliśmy wrażenie, że on to źle robi. I w końcu żeśmy się wściekli i wyszliśmy na zewnątrz do parku, no wieczny dzień, patrzyliśmy, jak drzewa się ruszają w wietrze. Wydawałoby się, że każdy z nas to zna na pamięć, bo każdy z nas widział 150 milionów drzew. A to zupełnie nie jest tak, bo drzewo ma jakiś dziwny sposób balansowania podmuchu wiatru. Polegający na tym, że jak część drzewa, jak myśmy zakładali, że jak wiatr wieje z tej strony, to oczywiście drzewo się całe kładzie w tą stronę, no, zgodnie z prawem fizyki i tak dalej. Ale to nie jest prawdą. Bo prawdą jest to, że drzewo nie jest jednym kawałkiem, tylko nawet jeżeli to jest wąskie drzewo, typu tuja czy coś takiego, to ono outbalansuje się w drugą stronę. To jest przedziwny efekt, ale jak będziecie mieli kiedyś możliwość zwrócenia na to uwagi, to widać to na rozłożystych drzewach, że jak drzewo się z wiatrką w tą stronę gniecie, to ta część konarów się ewidentnie jakby balansuje ten ruch w drugą stronę. Jak ten animator to podejrzał w tej wiecznej pogodzie, nagle to drzewo zaczęło ruszać się i zachowywać rzeczywiście. To samo dotyczy ruchu skrzydeł gołębia, ruchu skrzydeł ptaków. Tam są pewne asymetrie i arytmy, które uprawdopodabniają, bo komputer zna tylko symetrię i mechaniczną powtarzalność pewnych rzeczy. I świetna była też historia chłopaka, który robił pajęczynę, bo on mówił, a to prosta rzecz, bo ja zrobię pajęczynę, to jest geometria, to komputer. Pająki są geometrami, to będzie proste. I on zrobił pajęczynę i co zrobił pajęczynę, to ona coraz gorzej wyglądała, jak z jakiejś bajki dla dzieci. To była właśnie za perfekcyjna. Myśmy zaczęli oglądać te pajęczyny, jakie są różne w internecie do ściągnięcia. Tam jest 200 pajęczyn i wszystkie one polegają na tym, że ten pająk ma coś w rodzaju takiego schizo. Że on zaczyna jakąś formę perfekcji, ale szybko od niej odchodzi z jakichś tam powodów, nie wiem dlaczego. Być może zasypia, być może zapomina, być może idzie coś zjeść, albo jakaś Spider-Woman jest. A myśla. Wiesz, no po prostu i potem on robi co innego, albo robi i wraca do tego, bo jakieś są aberracje. No ten chłopak tak patrzy na ten i mówi, okej, mówi, to ja znajdę teraz, jak on to powiedział, algorytm błędu z pająka. Ja mówię, no good luck, no to znajdzie algorytm błędu pająka. Oczywiście nie znalazł żadnego algorytmu błędu pająka i potem siedział i ręcznie niszczył to, co zrobił. To znaczy, patrząc na te wszystkie zdjęcia, zastanawiał się, jakim cudem głośno przeklinał i mówił to. Dlaczego ten tu nie pociągnął nitki w tą stronę? I on rozpruwał tą swoją idealną pajęczynę, żeby wzorować się na tym algorytmie błędu pająka. Więc niesamowite jest też dla mnie, z drugiej strony, takie podglądanie natury, żeby... Dobra, to... Ale jeszcze nie skończyłeś jednego tematu. A jak w końcu osadziłeś ten młyn? Ten młyn to jest model 3D i jakby to masz wnętrze, to jest skomplikowany obieg na pewno. Tak, no to jest skomplikowane. Tu miałem szczęście, bo ten Paweł Tybora, który, przepraszam, nie dojechał, który był głównym właśnie tworzącym i górę, i młyn, bo jemu zachorowała mama, więc tam rozmawiałem z nim, przepraszam, ale rzeczywiście siła wyższa, więc on, o tyle miałem szczęście z Pawłem, że on oprócz tego, że jest bardzo dobrym komputerowcem, to jest taternikiem. I zawisł bodajże na północnej ścianie Giewontu chyba na 3 dni i noce i odfotografował wszystkie możliwe szczeliny, rysy i tak dalej. I najpierw oczywiście zrobił ten animatika tej góry i zrobiło, natomiast ubierał tą górę z fragmentów Giewontu. Także to jest ten cały dressing i ten texturizing, to jest Giewont dookoła tego. No i właśnie to jest całe zbudowane, to jest ujęcie, które ma 147 warstw. I tam są też dwa źródła świecenia, bo jest z tyłu za młynem słońce i potem jak zjeżdżamy, to jest naturalne światło, które zachodzącego słońca od przodu. I myśmy mieli taki młyn w Chorzowie w Skansenie i ten młyn myśmy obfotografowali, natomiast tym młyniem mogliśmy tylko troszeczkę ruszyć tymi śmigłami. Więc reszta ruchu śmigiem jest dodana już postprodukcyjnie w 3D. Również jeżeli chodzi o tą platformę okrągłą, na której ten młyn jest osadzony,
To myśmy tylko jeden slajd z tej pizzy zrobili, bo nas po prostu nie stać było na więcej. A chłopcy w postprodukcji dodali tą resztę tych slajsów, że to wygląda jak pełna pizza dookoła tego... skały. Tak, tak. No i oczywiście za te pieniądze, bo my mamy szwedzkiego kooproducenta, który jakiś tam drobny grosz rzucił i on kazał, wynajął angielskiego production managera, żeby wziął tą całą dane dotyczące naszej produkcji, od preprodukcji przez zdjęcia do postprodukcji. I to było nawet 3 czy 4 miesiące przed końcem postprodukcji i on to dał temu production managerowi, żeby on to wycenił, ile by kosztowało robienie tego filmu w Londynie. I tamten podał mu sumę niepełne 23 miliony funtów, z czego gro tych wydatków była postprodukcja. Mnie się udało zrobić to za bardzo skromne pieniądze, ale głównie dlatego, że te domy postprodukcyjne weszły na zasadzie partnerów produkcyjnych, to znaczy chcieli się wykazać, że są w stanie robić różne rzeczy, chcieli to użyć jako swoją wizytówkę, reklamę, nie wiem, w związku z tym, no i oczywiście wynegocjowałem z tymi agentami tych aktorów, co mnie kosztowało, ale już trochę zapasem mam doświadczeń producenckich, bo to nie jest mój pierwszy film, który produkuję. Produkowałem również taki film bardzo skomplikowany od strony produkcyjnej, Basquiat, gdzie Julian Schnabel, ja go znalazłem do tego, żeby reżyserował ten film. No trochę mam doświadczeń, jak to robić, więc to użyłem do tego. Kochani, macie jakieś pytania? Ja mam takie pytanie, bo przy całej pana takiej malarskiej proweniencji i która jakby z zasady jest dwuwymiarowa, my tutaj dużo poświęciliśmy technologii 3D, czy pan widzi jakieś jakby swoich twórczych poszukiwania, jakieś zastosowania tej technologii dla przyszłych jakichś projektów? No to jest niezwykła technologia. Ja w ogóle teraz liznąłem tej technologii. Potrzebuję parę lat, żeby się rozwinąć. Ale ja ten film celowo chciałem, bo tutaj Bodzio Dziworski mnie dorwał i mówi: Lechu, dlaczego nie zrobiłeś tego w 3D? No i no nie zrobiłem dlatego, że Bruegel jest w 2D, więc ja chciałem jednak ten świat odwiedzić w dwóch wymiarach, tak jakoś. Sam zresztą jestem malarzem, więc chociaż też rzeźbię, no ale to... Tu w Krakowie rok temu miałem retrospektywę Muzeum Narodowym, no to były też moje rzeźby, ale przestrzeń 3D jest dla mnie trudniejsza w zrozumieniu jej, ale być może, że pojawi się taki projekt, który będzie wymagał tej przestrzeni. Natomiast na razie to jestem w powijakach, w myśleniu o tym. To tutaj Sławek to jest potęga. A czy pan? No ale ty rozumiesz i czujesz tą przestrzeń. Znaczy, prawda? Mnie to bardzo pociąga. Tak? No. Reżyserujesz filmy tam, w tej przestrzeni. Jakieś pytania? Mogę, ja mam jakieś pytania, to pani ma. Jeszcze chcę też. Magda Paroniomi. Ja mam pytanie, jak wygląda praca z tymi w sumie najważniejszymi aktorami? No, bo no jednak grają świetnie, mają mega doświadczenie i tak się zastanawiałam, czy prowadzi pan jakieś konsultacje z nimi, czy po prostu dał im pan wolną rękę, że grają zawsze świetnie i tym razem zadziałają intuicyjnie. No jeżeli chodzi o Charlotte Rampling, to ona jest niezwykłą osobowością, taką sceniczną, w tym, znaczy filmową, bo ona ma taki... Na przykład ona zna na pamięć ten tekst, jak ja kręciłem, że ona stoi niemo, to ona sobie to w głowie recytowała. Potem mi to powiedziała, bo na początku nie wiedziałem, że ona to robi, ale miałem wrażenie, że jej nic nie trzeba mówić. To ona jakby... Właściwie trzeba milczeć i pracować, kręcić. Michael York czy Rutger Hauer, no wymagają korekt.
Ale to są na tyle dobrzy aktorzy, tutaj mówię, bo Hauer miał na początku ogromne ilości tekstu, najgorszego jaki tylko może być. Mianowicie był przewodnikiem po świecie Broila. I żeby to brzmiało tak, że on to mówi, a nie jest to napisane czy coś, to mnóstwo, on to przeżuwał chyba. Dzwonił do mnie w środku nocy z Los Angeles, czy może tak. W ogóle ta pierwsza rozmowa z nim była świetna, bo w końcu jak już z tym agentem jakoś przebrnąłem, to on pyta, czy może do mnie Hauer zadzwonić. Ja mówię, bardzo proszę. No i jeszcze ten agent mówi tak, no bo Hauer uzależnia tą swoją decyzję od tego, czy polubi pana przez telefon. No to od razu jakiś egzamin, prawda? Polubić mnie przez telefon. Więc zadzwonił Hauer i zaczął opowiadać, między innymi tam, że on z tym obrazem się zżył, bo jako mały chłopak to miał w sypialni reprodukcję tego obrazu. No i tak dalej, tam zaczął opowiadać i mniej więcej rozmowa trwała półtorej godziny i pamiętam, że ja tylko mówiłem coś takiego. Aha, I see. Okej, okay. Jest, ale z rzadka. Powiedziałbym raz na 5 minut. Głównie jak on mówił, are you there? I ja mówię, yes. I po tej półtorej godziny powiedział, I love you, Lech. You are a fantastic person to talk to. Fakt. Uznał mnie za świetnego rozmówcę. I powiedział, że oczywiście to robi. No i on jest taki, on się sam nakręca, sam napędza. Ja potem u niego w szkole filmowej, on w Rotterdamie ma taką szkołę filmową, gdzie tam jakby idea jest taka wariacka trochę, żeby robić filmy tym telefonem, czym się da i tak dalej. Też ludzie, więc trochę tam pomagam mu w tej szkole filmowej. On też ma takie, bardzo fajny facet. No. Można zapytać? Słuchaj, mam takie, wiesz, pytanie, które jest związane z moim odbiorem profesjonalnym tego filmu. Ja dawno nie oglądałem, pamiętam, pierwszy raz zobaczyłem w Gdyni, że to jest takie, wiesz, teraz modne słowo imersja, ale ten film to ma taką hipnotyczną imersję, wiesz, tak się człowiek w nim zanurza, jakby nie może oderwać wzroku. I oczywiście, wiesz, no, rozróżnia różne elementy tam, wiesz, no, stosowanie ceremonii, ceremonialności, wiesz, muzyczności, wiesz, no, oczywiście to wszystko, co jest wartością wizualną, o której ciągle mówisz. Czy masz jakąś opowieść o strukturze tego? Wiesz, czy ty miałeś jakiś rodzaj struktury? Czy to jest, wiesz, jakby taka otwarta dla ciebie struktura, czy coś w głowie, w układce tego jakoś to strukturalizowałeś, wiesz, czy była jakaś architektura przed rozpoczęciem. Ja tak by strukturyłem to wiesz, no, przy całym sukcesie tego, no, jeśli chodzi o mój odbiór, który jest, wiesz, no, wczoraj oglądałem po raz drugi i takie same miałem ponowne uczucie i dlatego strasznie ciekawy jestem, co na ten temat myślisz. Znaczy, bezpośrednim takim zaczynem do zrobienia tego filmu było takie, no, pozornie banalne wydarzenie, że Michael Gibson wysłał mi, widział Angelusa, mój film Angelus w Paryżu i napisał bardzo pochlebną recenzję w Herald Tribune. On jest Amerykanin w Paryżu, on od 40 czy chyba lat mieszka w Paryżu, pisze w ogóle po francusku, jest bardzo znanym historykiem sztuki na świecie, ekspertem od flamandzkiego malarstwa, szczególnie od Broigla, niemalże w każdym kraju są książki, w Polsce też, jego o Broiglu, te monografie, te albumy malarskie i tak dalej. I on wysłał mi tą recenzję razem z książką pod tytułem Młyn i Krzyż, która opowiada jest analizą 230 stron pojedynczego obrazu Broila. Ja dużo czytam z historii sztuki, bo nawet tematy tych moich wykładów teraz miałem w Bostonie, na Harvardzie, w Stonehill College, w różnych miejscach, w Bolonii. Tematem moich wykładów jest ukryty język symboli w sztuce, na przykładzie malarstwa, architektury i filmu. I
I to jest moja fascynacja do malarstwa, szczególnie proto-renesans i renesans, który bardzo silnie jest osadzony w symbolicznym języku. Ja w związku z tym dużo czytam na ten temat, ale ta książka Gibsona no, mnie wciągnęła jak mało co. Tam, to są trudne tematy, w związku z tym występuje takie klasyczne wodolejstwo. Jest, żeby wyłuskać jakieś parę ciekawych rzeczy, to człowiek czyta jakieś tony wodolejstwa takiego. I natomiast Gibson napisał to niesamowicie jakoś tak, no wciągnął mnie jak gąbka, no po prostu nie mogłem się oderwać od tej książki. I od razu zobaczyłem ten obraz tych 500 ludzi na łące pod tym skałą i że kamera, pierwszy obraz jaki miałem to jest, że ci ludzie są przez półtorej godziny nieruchomi, natomiast kamera jest czymś w rodzaju takiego podróżującego niemalże. To nie jest steadicam, tylko to jest flycam ze steadicamem, z czymś, po prostu pływa tak między tymi głowami i słyszy tych ludzi, słyszy ich myśli. I to był mój pierwszy taka wizja, która mnie na tyle podnieciła, że zadzwoniłem tego Gibsona, umówiłem się z nim w Paryżu na lunch, tam żeśmy poszli na ten lunch i on już tak, bo wiedział, że coś mnie interesuje, to on podejrzewał, że ja chcę zrobić dokument z nim w muzeum, który mówi to jest to, to jest to, to jest tamto, to jest to. Ja mu powiedziałem, wiesz Michael, nie, ja chcę zrobić film fabularny. Na co on zgłupiał kompletnie i powiedział, że no przecież nikt nie zrobił jeszcze filmu z eseju o sztuce filmu fabularnego. No a potem się podrapał po głowę i powiedział, no dobrze, ale to dżentelmeni prawdziwi robią rzeczy niemożliwe, więc spróbujmy. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak to zrobić i ja dość szybko, chyba nie wiem, trzecim czy czwartym spotkaniu zbudowałem strukturę geometryczną tego filmu. I ta konstrukcja geometryczna jest bardzo prosta. Uznałem, że ta moja wizja, aczkolwiek szczątkowa, jest takim masztem centralnym, jak ta góra w tym obrazie, że to jest oś tego filmu, że to jest ten moment centralny, że ci ludzie przychodzą, natomiast że oni mają początek i koniec i że to się zamyka w obrębie ciemności tego dnia. Że zacznę film od nocy, świtu, takiego brzasku pierwszego, przedświtu tak zwanego, gdzie jacyś ludzie idą, ścinają drzewa, robią różne rzeczy, a skończę na burzy takiej ciemności na końcu. I że to będzie jeden dzień z życia tych ludzi, którzy tam w połowie tego znieruchomieją pod tą górą. Czyli od razu miałem taką symetrię i rozrysowałem to Gibsonowi, że tu jest ciemność, a tu jest ta góra z młynem i krzyżem. I mówię, między ciemnością a górą z lewej strony jest koło, a między ciemnością a górą z prawej strony jest krzyż. Są dwie ofiary symetryczne, natomiast ta ofiara na kole jest ofiarą anonimową, anonimus, a ta ofiara na krzyżu jest synonimus. W obu wypadkach mamy do czynienia z ofiarą, ktoś z Flandrii, to jest jakiś młody człowiek, jeden i drugi z Flandrii, który jest jeden ukołowany, drugi ukrzyżowany. Tylko, że ukołowanie jest abstrakcyjne samo w sobie, jest anonimus, jest anonimowe. Natomiast ukrzyżowanie powtarza archetypiczne ukrzyżowanie Chrystusa. No bo nie jest to Chrystus. To jest jakby tylko paralelność i zresztą ja przeczytałem w którymś momencie, że Inkwizycja robiła dokładne kopie ukrzyżowań. No, robiła takie Golgoty z tych załóżmy protestantów czy innych. No, to było dla mnie dość szokujące. Tak, tak. No więc do tego dodałem coś w rodzaju anteskryptum i postskryptum. I anteskryptum jest moment, kiedy widzimy całych tych ludzi zebranych jak gdyby w studio przed malarzem, który tam poprawia fałdy. To jest otwarcie tego filmu. A postskryptum widzimy ten obraz w muzeum. Czyli to miało taką, można powiedzieć, bardzo przejrzystą konstrukcję, wręcz symetryczną. Mimo, że nie lubię symetrii za bardzo, ale też ta góra, ten centrum jest właśnie przesunięte, o, jakby tak na linii czasowej to zobaczyć. Ale to miało taką strukturę. Natomiast
to wypełnienie przyszło od Gibsona, to znaczy te w dużej mierze te monologi i tak dalej, plus potem aktorzy mieli swoje rozwiązania i tak dalej. Czy w montażu była też, czy pewne plany, miałeś jakąś strukturę tam zaplanowaną, jakąś kolejność, dużo potem zmieniało się w montażu, czy... Montaż zawsze jest przy tego typu otwartych sprawach, to jest od początku trzeba robić cały film. Na przykład w montażu, pierwsza wersja montażowa była taka, że ten Bruegel wszystko za jednym przez 15 minut tłumaczy Yorkowi, co będzie, a potem już nie pada ani to słowo. Ale to okazało się, tak parę razy puściłem to w Paryżu między innymi takim ludziom, których znam. No i oni odpadali po tych 15 minutach planu gry. Także stwierdziłem, że to trzeba jednak rozłożyć tak, że on musi jednak... Ja podobnie miałem z Wojaczkiem, bo ja na przykład nakręciłem tą całą knajpę w Wojaczku końcową, takim longiem 15-minutowym. Zresztą Adam Sikora cały czas do tej pory ma na mnie pretensje, że ja tego nie puszczam. Znaczy, że nie zmontowałem tego longiem, ale pokazałem to znajomemu w Berlinie i on tam zasnął przy tym. Więc ja powiedziałem, to jest chyba znak sił wyższych, że coś muszę, tą knajpę muszę trochę tak porozbijać różnymi innymi rzeczami. Kali, macie pytanie jakieś? Okej. Serdecznie dziękujemy, naprawdę. Dzięki.